dla tych wszystkich, którzy będą mieli problemy ze zdolnością kredytową, alternatywą będzie rynek obligacji korporacyjnych, obligacji przedsiębiorstw, gdzie klienci detaliczni sami będą mogli nabywać i udzielać im finansowania po wstępnej weryfikacji oraz tak zwany rynek parabankowy, firmy pożyczkowe, które do tej pory udzielały pożyczek na bardzo wysoki procent, a wzrost zapotrzebowania i spadający koszt finansowania również dla tych instytucji spowoduje, że w najbliższych czasach powinniśmy się też spodziewać, że firmy pożyczkowe będą obniżały swoje koszty po to, aby zapełnić lukę, która powstanie po tym, jak banki będą wycofywały się z udzielania części finansowania dla tych konsumentów, którzy mają gorszą zdolność kredytową. Banki w ostatnich latach pewnie chciałyby wszystkim udzielać pożyczek, ale instytucje nadzoru wprowadzają nowe to regulacje, zaostrzają przepisy, na jakich banki mogą udzielać finansowania zarówno przedsiębiorstwom, jak i klientom detalicznym, i to powoduje, że ci konsumenci są wypychani w rynek tak zwany parabankowy. Każdy rynek finansowy nie lubi próżni, każda luka musi zostać zapewniona. Wzrost regulacji ze strony nadzorców, Komisji Nadzoru Finansowego czy zagranicznych instytucji nadzorujących banki powoduje, że instytucje pożyczkowe, instytucje parabankowe będą stanowiły coraz bardziej istotną część źródeł finansowania dla inwestorów w Polsce, ale również za granicą. Już w tej chwili obserwujemy sytuację, gdzie oprocentowanie pożyczek w niektórych bankach jest zbliżone czy na podobnym poziomie do niektórych instytucji pożyczkowych. Ta konkurencja, banki już w tej chwili konkurują nie tylko między sobą, banki pomiędzy bankami, ale również niektóre największe firmy pożyczkowe na świecie i w Polsce konkurują również z bankami i ich koszt finansowania jest zbliżony i koszt, który mogą zaproponować potencjalnemu chociażby przedsiębiorcy, jest zbliżony do oprocentowania, które oferują banki. Przy czym koszty i sposób regulowania tego sektora firm pożyczkowych jest zdecydowanie mniejszy niż ma to miejsce w przypadku banków.